absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC3. Przy dobrych wiatrach skończymy dwie kolejne misje i jeszcze bardziej przybliżymy się do końca gry. A jeśli będą wystarczająco krótkie, to może nawet i trzy. Bez zbędnego przedłużania, rozpocznijmy misję 15. Kurde, muszę przyznać, że Lady jest wytrwała. Okej. Misja 15. Niszczyciel wrót. Tak bym to przetłumaczył. Kontroluj wieżę, kontroluj swą przeznaczenie. Swe Boże przeznaczenie. No dobra. Czyli co? Aha, tutaj jest O, czyżby Beowulf? Bo takie same piórka on zostawił. What? Co to za jakiś nowy typ wroga? Jakiś anioł? Nie, definitywnie nie. O, świetnie! Jeszcze mają wybuchające te. Pewnie jeszcze se znikajcie pod ziemię. Ujen, co ja zrobiłem? No. Możecie z łaski swoje zejść na ziemię? Pewnie atakuj se tak, żebym cię nie widział, żebym jeszcze nie mógł nawet stylu użyć, żeby zablokować ten cios. Dobra, nie, wiesz co? Spada! Boże, ile się można jebać z jednym typem? Dalej. Dawaj, mucimy. Super, nawet z nimi nie musiałem walczyć. Super. Naprawdę super. Dobra, biegł się. Wygląda jak jakiś przełącznik windy, ale czegoś mi mu brakuje. Trzeba wstać jakieś trzy elementy. Super. Idziemy ich poszukać w takim razie. O, tam kurde cały ten... Dobra, w sumie nie potrzebujesz tego kryształu tak naprawdę, bo co mogłem wykupić, to już wykupiłem. Welcome. No to jest stare. No, tutaj byliśmy wcześniej.
No, to jest ten lewiatan jeszcze. Dziwi mnie, że to truchło jeszcze nie znikło. Źródło energii zostało aktywowane. Za ściany słychać dźwięk, jakby rozsunęły się ściany. Dobra. I teraz co, mam się cofnąć, czy mam tu jakoś iść górą? Nie, nie mogę iść górą. Dobra. Czyli się cofamy. I cóż teraz? Ej, nie! Jezu, jak nie lubię czegoś takiego! Gdzie się wielce przejście teraz odblokowało? Chyba, że się ma tak totalnie cofnąć jeszcze do tych pająków. Wtedy miałby to jakiś sens. Ale nie wiem. O, to było? Nie jestem pewien, ale chyba nie. Masywna siła trzęsie wieżę. Czujesz, że cała wieża się obróciła. Okej. Dobra, jako że z nimi walczyć nie muszę, to... Lucky. Też nie zamierzam tego robić. A? Ja pierdolę, ani chwili spokoju. Czy to jest jednorazowe, czy to jest wielokrotne? Nie, to jest wielokrotnego użytku. Zajebiście. Co teraz? Jednak mogę przejść. Dziękuję, gro. To coś mamy. Demoniczna gwiazdeczka. Spoko. Nieźle. No, nie wierzę, serio, idealnie wskoczyłem w to. Dobra, co mamy tutaj? Fragment Orichalconu. Dobra, czyli mamy to, po co przyszedłem. I teraz po prostu spadamy stąd. Spróbuję to obrócić jeszcze raz.
wątpię, że to ma coś z tym, co jest tutaj wspólnego, ale YOLO. Oczywiście niewidzialna ściana. I szybki check. Czy tutaj będzie teraz coś nowego, czy... Nie, to samo. Czyli to się nie zmienia. Mać. Dobra. Czyli tam się zmieniło, ale czy tu się coś zmieniło? Też nie. Ale czekaj, może coś się zmieniło tutaj, na przejściu. Też nic, mogę tylko tutaj wsadzić ten kawałek. No nic się nie stało, bo muszę wsadzić 3. Tu. Tutaj też nie ma co iść, no przecież tutaj zrobiłem, już co miałem. Tylko co mi teraz z tego obracania wierzą? No okej, mogę to obrócić, no ale co z tego? Dwa razy. I co, czerwony jest na dole. Tu nie przejdę. To jak teraz wejdę? Okej, to tutaj jestem teraz... Teraz jestem w miejscu, w którym zaczynałem. Świetnie. No chyba nie. Won! Chyba nie tracił czasu. Dobra, omijamy to. Zgarniam kule, chociaż są mi zbędne. Gdzie jestem teraz? Znowu tutaj. Jak to wrócę jeszcze raz, to gdzie będę? To jestem tu. Coraz bliżej widzę. 10 tysięcy jeszcze, żeby ulepszyć styl, a potem przełączamy się na Quicksilvera. Czy chcę coś zmieniać? Nie, raczej nie. Przedmioty... Też nie mam co kupować. Tutaj też nie mam co sprawdzać, już wszystko wykupione. Bronie, te, które mam przy sobie, też są ulepszone, więc L. O! A okej, to jednak jest inne miejsce. Ale jest też kolejny do obracania. Dobra, zobaczmy, co się tu kryje w takim razie. A nie, to jest to miejsce, dobra. Tylko jakby... No tak, przecież... Jezus. Przecież ta wieża dostała upgrade do wysokości przez to, co Arkham odwalił. To logika, że już tu nie ma wody. To się jak teraz się to znajduje pierdyliard stóp nad ziemią. To się mogę najwyżej przejść po te orby, ale... Nie wiem po co to zrobiłem tak naprawdę. No nie, tutaj się nic nie stanie. Dobra, dla testu. Jak teraz przejdę przez te drzwi... Jestem tutaj.
No! Sztygnął! No! Seriously? Muszę takie dobre skoki robić. Dobra, mamy drugi fragment. Tu. Tu nie ma nic. Dobra. Wystarczyło. I teraz jak obrócę to jeszcze raz. Tutaj pomijamy. I zobaczmy, czy to teraz się zmieni. Nie, czyli to jest stałe. A co się zmieni w takim razie po tej stronie? Okej, całkiem nowa ścieżka. Wiesz, ta nowa tak na wyrost, bo już tutaj byliśmy, nie? Tylko nowa w sensie, że nowa do misji. Powinien to normalnie przeskoczyć, ale jasne, pewnie. Prawie lepiej. Dobra, kolejny do obracania. Teraz ten wyjdę. Ten tu. Ale ostatni fragment Ricardo, świetny. Coś tu się jeszcze kryje. Nic. Pożegnam. Bijemy, bijemy, bijemy. Pomijamy. Gdzie teraz wylądujemy? Dalej tutaj, czyli to jest też stałe. Czyli teraz sobie zmieniliśmy tylko punkt wyjściowy. Close, close. Żeby zajrzeć mordą o to. Na szczęście nie trzeba było. Aha, i teraz jestem tutaj. Czy tu jest może taki mechanizm też? O, czekaj, tu coś tu jest. Normalnie da się tam wskoczyć, ale blokuje mi niewidziana ściana. To samo. Dobra, czyli tu muszę jeszcze chyba raz obrócić, tak mi się wydaje. No szty... Mijamy. Dobra, zobaczmy może teraz. Czy tu się coś zmieniło? Nie, dobra. Czyli tak, to jest cały czas stałe, czyli tylko te drzwi, gdzie są te okręty, te znaczki, się zmieniają. Lećmy w takim razie i zobaczmy, co takiego się kryje teraz za drzwiami. To. Dobra, no to teraz oczywiście receptura jest prosta. Schodzę na dół. Co tak się rozdył? Teraz stąd muszę to naładować, żeby sobie to obrócić na tyle, żeby móc się cofnąć tam, gdzie byłem. I chyba już powinienem być w stanie to zrobić. Zobaczmy, czy mam rację.
Okej, tego się nie spodziewałem. Z innej strony wyszłem, dobra. Ta ścieżka prowadzi z powrotem do świata ludzi. Ten, kto wejdzie do świata demonów, musi przejść przez niebiosa z centralnego obrotu? Coś takiego? Nie wiem. Spiral Corridor. Dobra, tutaj kolejny ten. Czekaj, ja zajdę na dół. Czy to mi coś da w ogóle? Czy robię to totalnie bez sensu? Oj, żem pole... Nie! Uff, Jezus, już, dobra! Kurde, ta ścieżka tutaj nie jest taka bezcelowa, nie? Jak mogę zejść, to raczej po coś. Dobra, jest ta arena, gdzie walczyliśmy z tym Geryonem. Jest przejście. Tutaj. Aha, super. Zajebiście, czyli dosłownie wróciłem po prostu na początek. Czyli zrobiłem dokładnie to, czego robić nie chciałem. A, nie, dobra, czekaj. Nieważne. Fragment niebieskiej kuli to nawet był worth. Zdykaj sobie. I ty też. Czyli dobra, to było tylko po to, żebym tutaj miał tego. Żebym sobie zgarnął tylko i wyłącznie tą... ten fragment kuli. Ale dobra, skoro to jest po kule, to jak ja mam się dostać na drugą stronę w takim razie? Bo tam też jest taka sama ścieżka. Jasne szlaki, zaś te schody. Kurde, brakuje mi tu mechaniki z czwórki, gdzie można było ulepszyć sposób poruszania się bohatera. Czy też, że jeśli wystarczająco długo biegł w jednym kierunku, to zaczyna po prostu biec coraz szybciej. I to pomagało dość mocno w eksploracji. W ogóle... Ale co, to jest jak on... To mnie ciekawi, czemu to jest taka dwójka? On wstał i akurat tak się z niego krew polała, czy co? No idea. Dobra, po co ja latam za tymi orbami? Skoro mam tego pełno. Z łaski swoje w to bić. Dante. Dziękuję. Dobra, tego przy okazji zabiłem. Byłem oczywiście milimetry za daleko. Czy wręcz za blisko. Teraz tędy. Gdzie jestem teraz? Tutaj. Okej. Okay. No i teraz po prostu wychodzę tędy. Ale... Dobra, tutaj wsadzam dwa. Ale jeszcze jest to przejście. To... A nie, dobra, nie. Nie, tak? Tak czy nie? Czekaj. Tu?
Mogę kamerę obrócić? Nie mogę, szkoda. Ale nie, dobra, to nie, to jest to samo. Dziękuję za przejście. Dobra, nie, to nie są dwa przejścia, to jest jedno, a to samo. Czyli przy okazji zwiedziłem rzecz poboczną i zgarnąłem sobie. Cutscenka. Teraz widziałem, że poboczną zgarnąłem sobie fragment kuli. Co ty tu Arkam od Janie Pawlasz? He plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender, enjoy, to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth, gluttony, greed, envy, lust, wrath, and pride. Okay, watch this little menu. Właśnie sobie wymienił 7 grzechów głównych. Oj, ten typ ma nasrane w bani. Trzeba tą banię przeczyścić. Dobra, pominąć bym chciał, dziękuję. Dobra, ta misja nie była jakoś specjalnie krótka, ale myślę, że to i ówdzie ją przypnę, więc jedziemy z kolejną. Żeby chociaż mieć te dwie w odcinku. O! Czyżby Dante tracił kontrolę nad tą przemianą? Now this is what I'm talking about. Ej, piękne. Wygrana albo przegrana. Wstał się ze swoimi wierzeniami? Już tak? Komnata Słońca i Księżyca. Te drzwi są zapieczętowane. Dwie dziury. Dobra, czyli muszę znaleźć po prostu pasujące w otwory herby Słońca i Księżyca. Są też dwoje drzwi, więc no, wiadomo, gdzie musimy się udać. Komnata Grzechu. Ale to ta komnata? A czekaj! A nie, to nie jest do zniszczenia. Czyli ten, który ściga onyksowe fragmenty księżyca musi złożyć całość sfery.
Ja mam tak rozbujać, żeby to... Tak. No to jest na widok izometryczny pomógł w domyśleniu się. Onyksowy fragment księżyca. Statua? Nie, rzeźba w kształcie onyksowego księżyca kontrastuje ze statuą Złotego Słońca. I oczywiście walka z nimi. To wiecie co? Ani trochę nie żałuję, że nie wyłączyłem tego one-hit-one-kill, bo nie mam najmniejszej ochoty z nimi walczyć. Dłużej niż to jest konieczne. Okej, tam zdobyłem. A ty gnoju. Tam zdobyłem jeden fragment. Czy tu zdobędę drugi? No to wygląda. Dobra, po prostu powystrzelić jakieś kaczki i tyle. A nie, tu jest tylko gwiazdka. Super. No i tak, dopóki bym ich nie zabił, to nie mogę stąd wyjść. Dobra. Wchodzimy w takim razie. I dobra, mamy jeden kamyczek, to teraz idziemy po drugi. Chociaż bardziej za czerwonymi bym się spodziewał akurat słońca bardziej niż księżyca. Niech i tak będzie. Żryj ostrze. Dobra, któryś raz już przechodzę tym przejściem? Chyba piąty, a w tej lokacji jestem już chyba trzeci raz. I was mam serdecznie dość. I tak muszę rozwalić wszystkich, bo inaczej nie przejdę dalej. Tu jest ta... Tutaj było to serce, ta dusza ze stali, czy jakoś tak. Tam jest ten Fojin. Dobra. I to było akurat ostatnie, dobra. W takim razie lecimy tutaj. Komnata wschodzącego słońca. Dobra, na razie pusto. Zobaczymy, co się stanie, jak odpalę to. Okej, to spada. Co, to jest to zniszczyć? No tak. Pytanie, czy mam na to ograniczony czas, czy po prostu muszę to na ileś razy zrobić. Nie, ograniczony czas, dobra, użyjmy demona. Pięknie. Niestety cały trigger musiałem na to zużyć, no ale trudno. Dobra, i tutaj mamy Złote Słońce. Rzeźba w kształcie Złotego Słońca kontrastuje z onyksowym księżycem. Czy tam onyksowym fragmentem księżyca. Dobra, z czym mam... Teraz z wieżą wypadł. I pięknie, level up stylu, to mi się podoba. Okej, blok w powietrzu, uderzenie w powietrzu i naładowanie jeszcze jest możliwe.
Co jest? Może kto mówił, że przeciwnikami były figury szachowe? W takich przypadkach autentycznie nie żałuję, że mam włączonego one hit, one kill, nie? Bo ja bym chyba nie wyrobił, jakbym miał tłuc te figury przez jakieś 5 minut. No i dobra, zgarnęliśmy co trzeba było. W takim razie... włóżmy tutaj co trzeba. No i jedziemy dalej. Komnata lodowego strażnika. Czyli niby lokacja z początku gry. Ale teraz nas to przeniesie chyba gdzieś dalej. Dobra, i mamy dwa przejścia. Na górę i tu. Tutaj? Nie, tam nie ma przejścia, tam jest nie do... Dałoby się przeskoczyć, no ale... widać, że mi to donikąd nie zaprowadzi. Adios. Dobra, widzę, że architekt jednak tak średnio pomyślał, jeśli chodzi o budowę tej wieży. Bo faktycznie jedną rzecz może poprawił, ale... Dobra, tego wszelki wypadek. Bo nie było bossa od dawna i coś czuję, że przyjdzie nam się może z Lady w końcu zmierzyć. Ja pierdzielę, serio? Więc coś mi się wydaje, że może się za niedługo tak okazać, że... ten. Że zwalczymy z Lady właśnie. Adios! No i nie muszę z niej walczyć. To po co walczyć? Dobra. Czy ja mogę na to wskoczyć? Mogę. Oczywiście, że mogę, tylko byłem zbyt durny, żeby tego spróbować. Okej. O, a może nie z Lady będziemy walczyli, tylko z tym? Z Jesterem. S? Bo tu pierwotnie Jester był. Od tego sobie pytałem, czy to faktycznie był Jester, czy to był właśnie cały czas Arkham. Dobra, jako że jesteśmy, to zmieniamy sobie styl na Quicksilvera. I zobaczmy, jak się z tego, jak to wygląda. Wciśnięcie nic nie daje. Aha, dobra, ja to muszę naładować w trakcie walki i potem mogę tego użyć. Okej. Okay. Ciekawe wykorzystanie stylu. Divine Library. Oho, chyba wykrakałem z tą Lady. What's wrong? You tired? Then stand back. I'll take care of this. No, you stand back. I told you, you can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to kill him. That's enough motivation to keep me going. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. Okay, lady. I get the picture now, but I can't just sit back and watch either. I'm pretty pissed at him too, you know. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one.
O, jeszcze się zdziwisz, wierz mi. Dantego nie tak łatwo położyć. Ty, gdzie ona jest? No szty... Nie? A! A nie, to lampa. No jaciej, co, tak ta walka ma wyglądać? Że ja tak będę szukał? No szty... Dobra, miga mi styl, czyli chyba mogę już go użyć, tak mi się wydaje. Yeah! Okej, okay, powoli mruga, nie będę mógł znowu chyba wykorzystać. Już? Nie. Tam się schowała na dole. Skubana. Gdzie ona jest? Tam. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, styl naładowany, czyli... Mogę za chwilę go wykorzystać na niej. Okej, okay, to był ładny strzał, nie powiem. Tak, over, dla ciebie. Nawet nie trafia. I po magazynku. I'll take care of him. Why do you care so much? This whole business started with my father sealing the entrance between the two worlds. And now my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. But because of you, I know what's important now. I know what I need to do. Wait. Trust me, I'll make things right for you. That's what my soul is telling me to do. Use this. How much is it gonna cost me? You can give me your name. Dante. Dante. Please. Free my father.
I will, lady. Kalina Ann, gnat, który matka Lady nazwała na cześć... Dobra, nie wiem, jak to podnazwała przetłumaczyć. No idea, ale proszę. Ma wiele zastosowań. No, widzieliśmy wszystkie w akcji, dzięki właśnie Lady. Ale kurde, myślałem, że będzie koniec misji, ale widać, muszę jeszcze do końca pofatygować się sam. No nie wierzę. Kurde. Minimalnie, że nie doskoczył, no. No sztyk! Znowu! W którą stronę mam się w końcu odbić? W lewo czy w prawo? Do góry. Cyk, dziękuję. Dobra, i teraz. O, jeszcze z tą pozą na ten styl. Ciekawe. O, Eska? Nie, nie wierzę. Damage tylko pewnie za niski, żeby była Eska. Ewentualnie styl. Dobra, zapisujemy w takim razie. A właśnie, o Quicksilver nawet nie ma levela, tak naprawdę. Dobra. Mission Select w takim razie. Jeszcze 4 misje zostały nam do końca. Z tego, co się zorientowałem, ostatnia walka jest walką z Arkhamem, a potem z Virgilem. Tyle wiem, jeśli chodzi o tą grę. Tylko czy jedno i drugie to są osobne misje? Tego nie jestem w stanie niestety stwierdzić. Ale w tym materiale ode mnie to będzie tyle. Jeszcze jako Dante oczekujcie plus minus 2, max 3 materiałów. A potem lecimy gierkę jako Virgil. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!